Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Minecraft Dungeons. Gra generalnie wyszła w tym miesiącu do abonamentu PlayStation. Ja też powiem szczerze, że to jest moje pierwsze. O, rozstawmy tak. Knopie. A, to jakoś tak. Wracając, to jest moje. Moja pierwsza styczność generalnie z Minecraft It was Dungeons. a time of great adventure Mam nadzieję, że on się odcinek and spodoba i danger. już nie przerywam. Shunned by his kin, an illager wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the Illager found something that would change him forever. The Orb of Dominance. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. The Illagers raided the land. Who would have the valor? The purity of heart to stand against the Arch-Illager's reign of terror. Well, not that one. But maybe you. Okej, czyli widocznie mamy jakąś fabułę. Fajnie. Fabuły zapowiada się okej, co mogę powiedzieć? Funkcja zapis, bla bla bla, dobra. A no i co, i mamy sobie wybrać postać, jak będziemy wyglądali? No dobra. Nie wiem, a będę takim Wacławem, czemu nie? Wybrzeże koło Marnic. The village is burning. Ładnie No to doubt wygląda. this is the work of the evil Arch-Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Okay. A, raczej to z tego typu gra. Tu już widzę, że się turlamy. Night cell. Nie wiem też, czy to jest gra pokroju rozglądaj się wszędzie, bo coś masz do znalezienia. O! X-em się bije, dobrze wiedzieć. O, pokonaj zombie. Okej, na hito. Jestem ciekawy, czy to będzie ogólnie trudna gra. Też większość ludzi tak chwaliła te dungeonsy, jak dobrze kojarzę. Jestem ciekawy, czy faktycznie na tyle dobra jest ta gra, żeby ją zachwalać. Tu mogę pójść, ale nic tu po mnie. Myślałem, że to gdzieś częsta, to skrzynka zwykła. Tam mam iść. Okej, czyli póki co mamy chyba jakiś tutorial po prostu. O! Okej. Ła! Strzel szkieletem, przekręcono mi, że strzał wysoki dobrze przy celu żyłku. Co i ja strzelę automatycznie?
W górę? Tak. Wykonaj na jeźdźców. Chyba tam mam iść. Dalej trzeba stanąć. Okej. Dobra, czyli póki co to się zapowiada, idziesz i sieczesz. O, chłopcze, uspokój się. Ten już jest na 2 hity. Albo nawet na 3. Ale zwykły na raz, to dobrze. O, zaopatrzenie. Chlebek i strzały. No, liczyłem jakiś mieczyk fajniejszy czy coś. To się póki co to... Zabierzmy... Okej. Okay. Póki co to ten mieczek na wszystkich bije na 2 hity, ale wstałem, że nie na długo. Ale już czuję, że z łuku będę korzystać. Siema! O! Niezniszczalny jesteś. Przynajmniej na razie. Czemu oni się mnożą? Żeby to poziom. Zaklinanie. Z każdym kolejnym poziomem otrzymujesz punkt zaklęć, dzięki któremu możesz ulepszać przedmioty. Zaklnij wyposażenie. Chcę mieczyk. Wybierz zaklęcie. Losowym zaklęciem. Cykl bólu. Tkowanie wyczerpuje twoje życie i dodaje... Dostosuj jeden cykl bólu przy ilości w stosie równej 5. Twój ból jest skierowany do następnego ataku. Dziwne. Ale widzę, że tylko tam... Jeszcze to. Wrogowie, których płoną... Weźmy tego poszukiwacza, bo... Szczerze nie chcę się ranić. Przynajmniej póki co. Chociaż tam życia to my mamy dużo. Okej, takich możemy robić. O! Fajerwerkowa strzała. Mogę zbierać te jagodki? Nie. Posaż. Okej. Użyj artefaktu. I pod X-em widzę. Nie X-em, tylko kwadratem, przepraszam. Ale na szczęście z łuku nie strzela się tak trudno jak myślałem. No ta szansa na to, że oni upuszczą szmaragdy, no to taka mocno średnia. Mogę jakoś skoczyć? Aha! O! Spadł. Mam 146 strzał. Tak? Tak. Dużo. Czyli jak dobrze rozumiem, to tą skrzynkę odpuszczamy. Okej. Okay. Dobra, ten łuk to na chwilę ich odpycha. Nawet po to go mogę użyć. Załóż obóz poza miastem. Teraz dopiero spojrzałem. Ale szczerze powiem... W porządku wydaje się ta gra na razie. You were too late to rescue the villagers, but don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Jak mi się nie udało? Pozabijałem wszystkich. W drodze do obóz. O, mam cześcika jakiegoś. Swoją drogą bardzo ładnie tam cześć. Wędka. Aha. Dostałem wędkę. No dobra. Centrum przygód. Odbierz nagrodę.
skrzynia do przechowywania. A, to będę mógł takie rzeczy wrzucić, czyli wybór misji. Zobacz, co jest. Creeperowe lasy, no dobra. By the Arch-Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Okay. Da się załatwić. Co, tu nic nie mamy? Chyba nic. A ja mogę stąd wyjść? Mogę. Ej, a czemu ten zombie ma zbroję? Czemu mam 76 strzał już? Nie, 150. I coraz więcej kości. TNT. Nie trafiłem. Pęk strzał i emeraldy. Okej. Nie no, łuk użyteczna rzecz bardzo. Cześcik kolejny. Same emeraldy, no dobre i to. O. A, ile ich tu? Wyłaź, Ziutek. Nie wiem, ten łuk jest o wiele bardziej użyteczny niż miecz. Nie, czy tak powinno być? Jestem też ciekawy, ile jeszcze będę musiał biec do tej karawany. A, on jest tu. Myślałem, że gdzieś za rogiem. Dobra, sorry za krótką przerwę, ale musiałem jedną rzecz zrobić. Wracając. Ile jeszcze będę musiał biec do tej karawany? Mam tylko nadzieję, że mi strzał nie zabraknie. O, to co? Jeszcze jednej rzeczy nie zobaczyłem, a jestem ciekawy. Czy jak naciągam strzałę? Nie, dalej jedno. Bo myślałem, że od...
poziomu naciągnięcia strzały zależy to, ile strzał zużywam. Okej. Okay. Jabłko, fajnie. Tam nie przejdę. Aha, bo ja kliknąłem przez przypadek fajerwerka, dobra. Ale na szczęście w miarę łatwo wycelować. Nie wiem, czy to ulepszyłem sobie ten. O! Czemu oni ode mnie uciekają? Wiecie co, ulepszyłem sobie ten miaczek, że wrogowie częściej powinni upuszczać emeraldy, jakoś tego nie widzę. Przeciwnie, wręcz mi się wydaje, że rzadziej je upuszczają. Przy 10 sekund. Gdzie ja mam iść? Chyba w tamtą stronę. Może nie. Cześć, tu przechodziłem przez ten mostek, nie? Aha, nie tutaj w ogóle. Czyli to była taka rzecz poboczna, ich podzabijanie. No, główny cel jest tam. Znowu źle wszedłem. Tak, tylko mam kluczowe pytanie, jak ja mam tam skręcić, co? Bo jakoś zakrętu żadnego nie widzę. No tu ewentualnie, tylko tutaj nie ma przejścia. Ale widać most na górze. To może tutaj? A mamy mapę? Jakąś? O, mamy mapę. I muszę iść o tam. Teoretycznie. A chyba, że muszę przez las pójść? Wydaje mi się to jedyna możliwa opcja. Tam widzicie, już nie ma drogi, to jedynie tutaj przez las. Ale nie mogę nigdzie tu przejść wyżej. A. O, patrzcie, mamy tu jedyną ścieżkę, ale jak tu przejdę, to nie mam jak przejść. Chyba, że jeszcze inaczej. Bo mamy tam bezpośrednio kompas. Ale ja tędy przejść nie mogę. Chyba, że mostem od góry. Pierwsza opcja. Ale to musimy iść naokoło. Bo wejścia nie widziałem na most, a może nie przyjrzałem się za dobrze. No dobra, nie przyjrzałem się za dobrze. Nie to! Chciałem powiedzieć, że muszę pamiętać o fajerwerce. Ale pomyliłem przyciski i je użyłem. O, TNT. Nice. Muszę nauczyć się celować. O, poziom. Nie, na serio, nie będzie żadnego bossa, mini-bossa, kogokolwiek. Tylko dalej będą te słabiaki. O, pajączki widzę. Z nimi chyba się jeszcze nie biłem. Ale też są na kita. O! Te mają dystansowy atak. Nie mogę go trafić. Zbroja łowcy. Nie tak, tak. Zdrowie 14, liczba strzał w pęku plus 10, obrażenia w walce, okej. Okay. Fajnie. Dobra, i... coś jeszcze? O, tu mamy jakieś...
to wejście do dungeona. W sumie gra nazywa się Dungeons, nie? Dobra, zobaczmy. O! Cześćik. Szmaragdów sporo. A też żaden dungeon nie jest. Po prostu było takie wejście. Obstawiam, że co jakiś czas będzie czy to mocniejszy przeciwnik w czymś takim, czy to właśnie taka nagroda. Bo raczej samych nagród by nie dali. O, już to wygląda fajnie. ...30% mamy zwiększone obrażenia mieszowe, więc... mało czasu i tak. Okej, wolę wszystkich pozabijać. Nie uciekaj. No. Nie wiem, ten poszukiwacz jest słaby. Ale może po ulepszeniu na fulla będzie dobry. A propos tego ulepszenia na fulla. Mam poziom 3, jak chodzi o ulepszenia. Zaklęcia. Muszę mieć 2 punkty. O! Nie uciekaj! Dostała. Miecz... zwykły miecz. Mikstura szybkości i jabłko. Zawsze coś. Okej, strzały emeraldy, może być. Co ja będę mógł robić za te emeraldy? O! I tu już mamy ciekawszych przeciwników. O, czym ty jesteś? Dobra, z nimi. To trzeba walczyć na dystans. A, i tu jest ten konwój. Ja mogę krówkę zabić? Mogę. Nic z tego nie mam. Może ekspo. Hej! Tam widzę emeraldy. Tam raczej nic nie będzie. Jeszcze tylko 3 zostało. Łap! Nie wiem, jak ja zdobędę tarczę, żeby robić uniki albo blokować. Gościu się zbagował. Znajdź wyjście. No szukać to za bardzo nie muszę, bo mi pokazali, gdzie mam iść. Serio, muszę o tej fajerwerkowej strzale, jak tak mogę powiedzieć, pamiętać, bo zapominam. Dobry moment. Super, jeszcze to. Klebek i strzały. Emeraldy. Ale ta mapa jest spora. Nie no, ten łuk jest o wiele lepszy od miecza. Co tu się tak drze? Nie mam pojęcia. To może jakiś z tych ogrów, które widzieliśmy na początku? Kartenki, te takie szaro-czerwone.
sorry też, że ten odcinek będzie trochę dłuższy, ale jest więcej do roboty niż myślałem początkowo. No coś będzie? Chyba nie. Nie chciałem wypić wodki. A, tym możemy się turlać. Okej. Dobrze wiedzieć. Uciekni z creeperowych lasów. Nie powinien to być trudny cel. Jeszcze co? O! O, zbroja jakaś wilcza. Ile ich tu? Nie to. O! Jestem już zwierzę. Dobra, cofam, no coś takiego miecza jest lepszy. Pff, ale mnie pobili, ej. Dobra. Udało się. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dawajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej z właśnie Minecraft Dungeons, bo okej, gra szczerze, mogę nagrywać, jak będziecie zainteresowani. Dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia.